Yo, Tunery, a to jest Mortal Kombat 9. W tym momencie akurat jesteśmy w chapterze Kabala, tam gdzie skończyłem. Więc cóż, bierzemy się za Kano. Tak więc jazda. Round one. Fight! Kabal trochę zmasakrowany po spaleniu przez Kintaro. I tak jak można było usłyszeć, Kabal należał do organizacji tych smoków, którym szefem jest właśnie Kano, a teraz jest policjantem, tak więc całkiem spoko. Dobra, może tak na szybko jak zdążę coś o wachlarzyku. Ej, X-ray. Chyba przeżyję, co? Znaczy na pewno. Dobrze. O wachlarzyku wspomnieć ruchów specjalnych Kabala. Tak jak właśnie zauważyliście, że rzucam takim właśnie ostrzem, takim jakby shurikenem wielkim, jeżeli tak to mogę nazwać. Ma również on takiego dasha, który właśnie pozwala mi zestunować na sekundkę przeciwnika. Tak więc też fajnie. Ma on też również wpuszczenie takiej kulki. O, ty pindo. Ajajaj, daj mi się złapać. Aj. Dobra, to X-ray. Bo mi nie da tak pokazać na szybciora. Aj. Dobra. O, ma jeszcze taką umiejętność. Taki chwyt, nazwijmy to. Oj! Brawo. Now, how do I get out of here? Not so keen on being dead now, are you? How do I get out of here? Good luck. No one gets out of Outworld without Shao Kahn's say so. Outworld? Shao Kahn? Shao Kahn's a big boss round here, and soon Earth's new master. Where is he? Don't bother. You can't get near him. No, but I'm guessing you can. Motaro, który występował wcześniej w Mortal Kombat, w poprzednich częściach, lecz tutaj właśnie w dziewiątej części on nie występuje. Z tego co mi wiadomo, właśnie Motaro nie występował, ponieważ był problem. Ponieważ to jest Centaur Track i. O, na szybko. Shao Kahn pozbył się już od Sunga. Czyżby Sindel otrzymała tą moc? Pewnie tak. Ale dobra, wracając do Motaro. Chodzi o to, że po prostu silnik gry chyba nie pozwalał umieścić tak wielkiej postaci. Tak, tak, tak. Masz figurę. Ha. Ale pysk masz okropny, dobra. Ej. Okej. Ej, dobra. Cyk, podcineczka. Ej. Oho, oho, chciałabyś. Nie to. Oj. Fuck, 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 fuck. Kabal bardzo fajną postacią jest. Ej. Coś, coś, coś. Na dystans. Ej. O, ulepszona psia. No nic, trudno. Ta kula właśnie jest fajną umiejętnością. Ponieważ fajnie można tym... Chodzi o to mi, że kiedy przecinek w czat staje, często lubi podskoczyć sobie. Po tym jak... Złapą jeszcze. O, ekstra. To będzie ciężkie, coś mi się wydaje. No, z moimi umiejętnościami może być to ciężkie.
Ha, ja ci dam ha, zaraz. O, okej. O. Czekaj, ej. Stąd, czekaj. Oj. Nie, to mi raczej nie wyjdzie kompletnie. Będę musiał powtarzać. Na pewno. Chciałbym ją właśnie zastanować bardzo. No ale bronię się cholernie. O, świetnie. Trudno. Oj, to będzie ciężkie, naprawdę, bardzo ciężkie. Naprawdę, bardzo smutno. Ej, nie skakać. Oj, to powinna być podbitka z jej strony. Znaczy podbitka, no odbić mnie od ziemi powinna. Jak to szło? Nie używam w ogóle tego kompletnie. Nie powinienem. Ale jej skaczą bufory, kobieto. Naprawdę. Fuck you! Si. Ty pindo. Nie, proszę. Dziękuję. Wow. Więcej szczęścia niż czegokolwiek. Ej. Ej, nie złapałem i nie zblokowałem. Shit. Dobra, jest. Fajnie jest ten kawałek, fajnie się gra, ale... Kurde, poziom tego jest ciężki, naprawdę. No patrz, jak mnie tymi teleportami gnębi. No! Dobra, jedną mam chociaż do przodu. Walkę także. Teraz myślę, czy... Zostawić X-Raya? Może ciosy ulepszać specjalne? Nie mam pojęcia. Nie, zostawię sobie. O, oj, ciężko to widzę. Dobra, teraz pełne skupienie, naprawdę. No kurwa, Jezus. Skupiając naprawdę masz te teleporty, chłopie. No, za każdym razem jak on leży, ja wyprowadzam ciosy. On wtedy... O! Wiedziałem. No ale nie przewidziałem tego ostatniego ciosu. Dobrze. Coś tam wyszło. Jeszcze raz ulepszone, a co tam?
Trzeba korzystać też z tej opcji. Chociaż X-Ray też tutaj. Ej, dobra. He. Dobrze, idź stąd. Dobra. Cyk. Aj, nie w tą stronę podskoczyłem. No nic, trudno. Dobrze. Wow, mamy to. Świetnie. Swoją drogą też to jest ciekawe właśnie, że Kabal jest coś świeżo po tej przemianie swojej, tak to mogę nazwać. I od razu wie, jak posługiwać się swoimi umiejętnościami. To wiemy, że się wcześniej posiadał. Sub-Zero. Stary, co oni z nami zrobili? Dobra. Swoją drogą też Sub-Zero, ten cyber Sub-Zero też fajna postać. Aj, nie. Ojojoj, właśnie on to lubi stosować, te. Okej, okay, jakiś skromny dżagielek. Ej, jak dureń, nie? Ej, ej, ej. No nic, dobra. X-Ray nie pyknął. Zaszalałem. Round two. Fight. Od razu popytkowy na ryj. Wow, samochód mi kompletnie zasłonił. Okej. Okay. Ej, epicinka. O, te jego bomby. Muszę uważać na nie. One też są bardzo denerwujące. Są mnie zblokowania. Aj, niepotrzebnie ulepszałem. Ojojoj, ojojoj. Dobrze, zdążyłem. Kuźwa. A poczekała ta bomba, aż skończę cios. Not as cool as you thought. Why do you turn on your brother, Lin Kuei? That is not my brother. He's machine. I'm human. You do not appear human. Don't let the mask fool you. Round one. Fight. Shiva. Okay. Fuck, 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 fuck. Ojojoj. Babo, nie bij mnie. Aj, pocinka. Dobra. Ulepszyła jeszcze ten skok, fajnie. Ej, może jakbym do tyłu skoczył. Teraz skoczyłem, brakło ekranu, no nic. X-Ray, uratuje mnie? Czy... No nic. Spróbujmy! I coś mi tu nie pyknęło. Fuck you. Ha!
Oj! Ta! Ha! Ja, ja! Ten komentarz, Boże. Naprzód kabal. Nie, yeah, poskaczmy! Kur! Tefelek! Okej. Okay. Salta w miejscu, yeah, do przodu. O! I daw, aaa, nie wyszedł. O, ciekawe, fajne. Znowu ulepszyła. O. Dobra. Ten chwyt tymi jego mieczami. Nie chciał mi coś wychodzić. You have great power indeed, Cabal. Wait. You're the lightning guy. You helped Stryker. Stryker, is he? He is safe. He has joined us in the fight against Shao Kahn. We would welcome your aid also. Sub-Zero. That which made him Sub-Zero no longer exists. He is my friend. What they did to him, it is hideous. You're right. We gotta help him if we can. Swoją drogą Kabal fajny głos ma w tej masce. Sub-Zero? Can he hear me? He should. Sub-Zero. Yes, Smoke. How do you feel? Fajny motyw. What is it? I remember the things I have done for Shao Kahn. He cannot be allowed to merge the realms. Aoka, how can Sub-Zero best help us? I do not know. My attempts to alter future events have had negative consequences. Sub-Zero should never have undergone this transformation. Enlisting him may only further divert the flow of time. We need intel, right? Let's send him back to Outworld undercover. They will be unaware of my defection. Serio, Stryker, wyglądasz jak taki John Cena trochę. Nie, proszę. Wpuszczają szczura. Jak byłem młodszy, zawsze ci cyberninja przypominali mi takich benikle. Jak ktoś pamięta, co to za zabawki, to miał fajne dzieciństwo. Experience has been deleted from your system. Remove your access panel. Tak jest. Si pento. Teraz pokażę ci prawdziwą moc Bojnikla. Dobra, Cyber Sub-Zero. Nowa postać. Nazwę to nowa, ale stara. Ponieważ już z Sub-Zero mieliśmy okazję pykać.
Swoją drogą, Sub-Zero trochę wyzywałem, że jest taką dla mnie toporną postacią, a w zasadzie poszło mi najlepiej. Co do umiejętności, jeżeli oczywiście da mi wyprowadzić... O, jego X-Ray przy okazji pokażę. Jedna z umiejętności. Też, co muszę wspomnieć, jego X-Ray trzeba wykonać przy podskoku. Tak swoją drogą. Czyli wiecie, trzeba podskoczyć i dopiero wcisnąć klawisze odpowiednie za wyprowadzenie X-Raya, czyli L2 i R2. Okej. Okay. O, żebym dostał na maskę. Hehe, maskę. Ma oczywiście on bomby, takie jakie miał Cyrax. Posiada on również właśnie... A, zostaje go teleporty. Posiada również zamrożenie. Chyba dostanę baty. Bo nie da mi powiedzieć oczywiście jakie... Tylko czemu wyprowadzam te bomby na daleką odległość? Tak, bo oczywiście te bomby, tak jak u Cyraxa, można wyprowadzać na różne odległości. To jest bardzo fajne. O, też slajdzik taki właśnie fajny posiada. Może jakiś rzucik, a co tam? Jeszcze raz, może X-Ray. Oczywiście spaliłem. Świetnie, brawo ty, brawo ja. Yeah, pięknie. Czekaj, a jak to szło? Cyk, oj. Oj, 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 oj. Cyk, cyk. Nie, nie, nie to, nie to chciałem. To już... Nie to. Oj, zjarał mnie. Dobra, nie będę kombinował. Oj. Ten zabójczy i zarazem fajny teleport. Nie, 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 proszę. Dziękuję. Ej. Artificial enhancements are no substitute for the human soul. Tak, skasuj mu Windowsa. Finally! Come on, we gotta get him to the graveyard at St. Dominic's. On your feet, all of you! Nie mówcie teraz, że dostanę na klatę Goro i Kintaro, bo się załamie. He said on your feet. Come on, up, get up. Hey, what did you... I will help you. Wow, fajne moty. Nie, proszę, proszę. O kurde, blaszka. Oj, 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 to będzie grubo. No dobra. Do it. Będzie ciężko, naprawdę. Ojoj. Swoją drogą jestem ciekawy, czy... nie miałem okazji właśnie Mortal Kombat 10 grać. Czy Goro jest tak przesadzony... Czy przesadzony? Jest tak silny w dyszce. Bo jest grywalną postacią.
Także. Okej. Takie pytanko może ode mnie. O Jezus. Jeśli ktoś oczywiście w dyszkę grał. Albo pokrywa. Albo coś. Jeszcze mi X-Rayem dobił. To jest Fajfus. Ała! To bolało. Jazda. Z Hamem. Ups. A i chciałem go podciąć, nie zdążyłem, no nic. Cholera, nie wychodzi mi to z tym mieczem, co on robi. Tak podrzuca. Kompletnie mi to nie wychodzi. To na przykład cały czas. A to z tym mieczem to zupełnie nie wychodzi. Może X-Ray? Ojej! Dobra, ale Goro padł. Jedna dobra wiadomość. Zniknąłem, no! Czyżby? Brawo, jedna runda dla mnie. Przestawienie bebechów na tryb wpierdol. Hop, cyk, zabrażam. Aj. Brawo. Nawet wyszedł ten tryb w pierdol. Ups. Zdychaj. Oto prawdziwa moc Bionicla. Okej, no nawet nie zamierzę się odmrażać. Nie wiem czemu, ale czuję znowu podwójną walkę. Pierwszy się teleportowałem. Jezus Maria, szybki jesteś, Hermok, naprawdę. Fuck you. Chciałeś.
Jeb go! Mieczem! Uf. Pięknie! Dobra, runda druga. Aj! No! Strasznie wolny jest, kiedy puszczam to zamrożenie. Cyk. Fuck, chciałem X-Rayka. Wyskacz! Skacz! Ekstra. Nie fajnie. Teleporcik. Cyk. Zamrożenie. Świetnie, po raz kolejny wbitka do pokoju. Yeah! Ajajaj. You are not so fearsome. Oh my god. Thanks. I thought we were done. I must go. I need to investigate the graveyard. We'd go with, but we have to return to our unit. That is for the best. Good luck, man. He ain't gonna need luck. Jakiś rytuał? Raiden, what is it? What did you see? One of Shao Kahn's Solnados on a scale I thought unimaginable. All of Earthrealm's souls imprisoned, absorbed by Shao Kahn, multiplying his power. That is what Sub-Zero has found? No matter my efforts, the future remains in peril. How could I have failed Earthrealm? Do not lose faith in the spirits, Raiden. They will guide you, protect you. Sub-Zero, we will disrupt the Solnado. I will be there momentarily. Hurry! Ciekawy jestem, jak oni kontaktują się właśnie z Sub-Zero. No niby Raiden, okej, okay, rozumiem, to jest jakiś... Raiden jest jakimś bogiem, tak? No to... A tym bardziej prąd, no to... Jakoś, nie wiem, miałoby to może sens. Czy Bóg telepatia? Nie wiem, prąd coś mu wszczepił w tą jego zbroję, nie mam pojęcia. Ale taki Nightwolf... Czy też inni? Jak stali w tym okręgu, pomiędzy nimi powinien być taki wybitny mikrofon. Do niego powinni mówić. Tak, w tym momencie właśnie Sub-Zero powiedział do Nooba, bracie, iż to właśnie jest poprzedni Sub-Zero, czyli ten pierwszy, który zginął z rąk Skorpionka. Zostaw swojego brata, stary. Ty chamie. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że teraz ta walka jest dużo szybsza. Ale mogę tylko odnosić takie wrażenie. I butuje mnie jak gówno. Dosłownie. No nic, trudno. Dostałem takie baty, że nawet nie widziałem, co się dzieje. Ja ci dam ha. Round 2. Fight. Do niego klon taki wypuszczony w górę, taki trochę takie defensywne to jest, że wiecie, o, nie ma co zrobić, no to
wpuść klona, nie? Nie stałem na tym, no... Może milimetr. Na tym stałem i już. Robić się? No! Odciął mnie. Dobra, 1-1. Nie korzystam w ogóle z tych bomb, ponieważ no nie potrafię, no. I z tego, jak to nazwać, takiego, nazwę to parowanie, sparowanie ciosu, ze względu na to, że możemy po prostu się zamrozić. Wtedy jakby nas w tym wypadku noob zaatakował, no to sam się zamraża, proste. Chyba będą bęcki, czy nie? Super. No nic. Próba numer 2. Dobra, jeszcze raz, braciak. Gdzie kurwa lecisz? Gdzie lecisz, się pytam? Kurwiający ma te cienie, naprawdę, uwierzcie. Sobie nie zdaję ta sprawy. O! Super, ekstra, naprawdę. Stary, już mnie tak zaczynasz denerwować tym. O Jezus Maria! Boże, no boję się tych jego cieni, nie wiem co zrobić kompletnie. Ugram? Ugrałbym? Chyba nie ugram, co? Wiedziałem. Wiedziałem! Ja pierdzielę, ale comeback zrobił. Dobra. Dobra, spalił swojego cienia. Spalił cienia. Kuźwa, jak to brzmi. Jak jakiś narkotyk. Od razu mi się przypominają te nazwy blantów z Gothica. Tam był Mrok Północy na pewno. I jeszcze jakieś dwa były, tylko nie mogę sobie ich przypomnieć. Coś z nowicjuszem, coś tam było. Kurde, tyle grałem w Gothica i nie mogę sobie przypomnieć. Świetnie. Ach, ta cisza, to skupienie. Ten noob. Ja naprawdę nie wiem, co mam zrobić, nie? Ja po prostu... Dobra, na spokój. Jezus, kiedy chcę coś wyprowadzić, jakiś cios? Fuck. Dobra, ale go zawróciłem. Dobre i to. Sam się wkopał po prostu swoim cieniem w tym momencie. Wow! Świetnie.
your soul is not safe. Chapter 15. Nightwolf. Not yet. We fight until the end. Ale to już w kolejnym odcinku i tak w ogóle. Nightwolf szybko się tutaj pojawił. Jakby nie mógł chwilę wcześniej, by mi z tym nobem pomógł troszeczkę. No nic, dobra. To było na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że jakoś wam tam się spodobał. Było trochę lamienia. Tak więc cóż, ja byłem Nero, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się ciepło, na razie, cześć i yo!